Siema, jestem Kamil, jak wiecie, albo i nie wiecie, bo jesteście pierwszy raz na moim kanale, bo może zobaczyliście fajny tytuł i weszliście na film. Jest godzina 4:40 i właśnie wychodzimy z domu. Jesteśmy już w aucie i jedziemy na lotnisko. Już mi się tutaj nawet pokazuje bilet, o której mamy wejść na lotnisko, bo mam tak zrobione. I ledwo co każdy żyje. Dość ciężko. Elo, jesteśmy już na lotnisku we Wrocławiu. Czekamy, zaraz idziemy na okienko do odpraw i... No i co? Za mną jeszcze okienko, widzicie? I będziemy lecieć. Elo, Majka, co tam? Majka jest... sad girl? Nie. Tumblr girl. I niestety nie może pokazać twarzy, musi być zasłoniętą. O, tak jak teraz. No dobra, więc za niedługo będziemy wchodzić. Już coś tu ponagrywamy. Wróciliśmy już do Frankfurtu i teraz idziemy poczekać 3 godziny na kolejny lot. Idziemy sobie teraz usiąść, zjeść, jakiegoś tam lapsika nagrać. Takim będziemy lecieć za 2 godziny mniej więcej. Więc zobacz, które rzędy będą chodziły pierwsze. Sobie lecimy i to i tak dość wolno, ale na razie się wznosimy, więc nie ma co oczekiwać prędkości. 2 godziny zostało do przelotu. Jej! Zobaczymy. Patrzyłem na pogodę, to jest 31 stopni, więc troszkę jest
rano prosta. Dolecieliśmy. Jej, teraz idziemy na kontrolę i może się uda wyjść. A może wrócimy do Polski z powrotem. Hi. Zobaczymy, jak to będzie. Jesteśmy już w Ameryce. Jej, wchodzimy teraz do pociągu chyba, albo nie wiem. No i do wypożyczalni aut. Przeszliśmy, już jesteśmy na tej takiej stronie amerykańskiej. Czekamy tylko na wypożyczenie samochodu. No i jedziemy do domu. Yo. Wypożyczamy właśnie samochód, to znaczy w zasadzie tak wypożyczamy, że nie wiemy, który dostaliśmy. Jakiś czerwony, a tu jest czerwony, a on jest zamknięty, a miał być otwarty, więc tak kiepsko. Chevrolet. Ogólnie to nie wiem, czy ktoś wie, ale tutaj jest 33 stopnie. Na snaku mi pokazywało, bo przed chwilą Wi-Fi złapałem. No i mi pokazywało 63 stopnie, także masakra. O, ładny Dodge jedzie, patrzcie. U nas to taki jest świetny. Dobra, popatrzcie se tam. Ładnie, nie powiem. Ale tak jest gorąco. Jestem w długich spodniach, no bo jak się wyjeżdżało o 4, to w Polsce było zimno. Więc tak dość kiepsko. O, taksówka jedzie, patrzcie. Jej! Nie, no spoko, a to jest chyba to lotnisko, tak jak w GTA troszkę. Dobra, bo czekamy na kluczyki do auta i będziemy jechać, bo jesteśmy w Miami, a musimy dojechać do domu. A mamy dom gdzieś za Miami. O, kolejna taksówka. Jo. No ładnie, ładnie. Zobaczcie sobie tutaj, tu już lepiej widać. Już nawet tam takie malutkie wieżowce widać, chociaż takie małe. Tam się zjeżdża, w ogóle tutaj jest właśnie wypożyczalnia samochodów. O, już mamy samochód, więc wracam. Super auto! Wypożyczyliśmy auto, jedziemy! Więc jedziemy do Naples. 2 godziny. Będziemy jechać. No i tam się nagrywa timelapse, zobaczcie. Przyjechaliśmy. Rozpakowaliśmy się i teraz idziemy na jedzonko. Tam nasza fura. My idziemy już troszkę ogarnięci na jedzenie. Ogólnie to zjedliśmy i jesteśmy teraz w Walmarcie,
tutaj jest po prostu wszystko. The fuck. Masakra. Naprawdę. Jest tak duży ten sklep, jest tak ogromny. Jest wszystko. O. Wędki, akcesoria do aparatu, aparaty, rowery, sportowe rzeczy, ubrania, jedzenie, wszystko. Masakra. Już pewnie wrócimy do domu potem. Nigdzie nie będziemy jechać. Musimy też kupić właśnie na śniadanie do jedzenia. No bo nie mamy i dlatego tu przyjechaliśmy. Jak widzicie, Walmart. Tak, czy dobrze powiedziałem? Walmart, nie Walmart, tylko Walmart. Walmart, dobrze powiedziałem. No, powiem wam, że tu jest naprawdę wszystko. Wszystko, wszystko. A ludzie są tutaj tak uprzejmi w Ameryce, że idę, babka mi zajechała drogę. Znaczy, idę, a ona tak podjechała tym wózkiem. I ja tak musiałem przyhamować, ona: oh, sorry. Do mnie. Także naprawdę uprzejmość tych ludzi jest świetna, nie to co w Polsce. To jest naprawdę świetnie tutaj jest. Podoba mi się. Fajnie. Hello to CJ. Wbijamy mordę do mnie na YouTube.